Witam serdecznie. Dziś taki krótki materiał na temat wychowania. Ja tu już fugę pomieszałem, odczekałem ważne 3 do 5 minut. Fugę zrobiłem w miarę gęstą. Oczywiście ciężko się to fuguje, ale przy większych fugach nie wymywa się. Także co, mieszamy drugi raz. Oczywiście to całość wcześniej była wyczyszczona, odkurzona z resztek kleju. No i jedziemy. Mniej więcej jak to wygląda. A później to co najważniejsze, zmywanie. Oczywiście pod kątem i ściągamy pod kątem i ściągamy i tak całość. No, ja dalej defugować. A później pokażę zmywanie. Bardzo proste, tak żeby efekt był nawet po pierwszym zmywaniu. Już taki odcinek wstępnie zafugowałem. Ale jeszcze to się nie nadaje do zmywania. Tak jak tam początek, musi praktycznie już wyschnąć, taka być... No to jeszcze za mokro. Widać, że fuga wyciąga się, dlatego mówię, no to się jeszcze nie da, nie musi po prostu taki nalot praktycznie jak tu jest powstać na całości. No trzeba było uważać, jeśli by było o tak, tam jest gdzieś na zewnątrz czy na jakimś przeciągu, no to jest bardzo niedobra sprawa, bo to szybko wtedy fuga wiąże i mógłby być problem. Także tak, fugę wymieszam, poczekam prawie parę minut. No i albo jeszcze kawałek zafuguję, zobaczę jak będzie wiązało. I jak zacznę zmywać, to włączę nagrywanie, bo naprawdę to jest prosty sposób, przynajmniej tak mi się wydaje. A efekt jest po pierwszym myciu zadowalający. No i jak już widać, nalot się delikatnie zrobił. I tak, odpinamy resztę. Zmywamy półkość, najważniejsze. I znowu zbliżamy. I pod kątem. No i to jest efekt pierwszego zmywania. Teraz się pojawi taki delikatny nalot. Drugi raz czysta woda. Ściągamy i podłoga piękna ma być. No ja już mam zafugowany.
Jak widać, tu przy końcówce, przez końcówka tutaj fugowanie jeszcze jest mokre, a tu już wyschło i pojawił się taki nalot i to jest właśnie znak do ostatniego mycia. Więc jeszcze raz. Za każdym razem, jak się rozkończy fuga i mieszamy na nowo. Oczywiście wszystko musimy umyć wiaderką, żeby na takiej dużej powierzchni, jak domyślimy, no wiadomo, że na sam nie jesteśmy w stanie na raz wymieszać tej fugi, tylko tak powiedzmy po 2 kg, żeby nie przyjąć różnicy w barwie, w odcieniu. Więc za każdym razem wszystko. Tak już mogę zostawić do odbioru. Widać różnicę. Tamten nalocik, a tutaj. To tyle. Zachęcam do subskrypcji kanału. Również do oglądania filmu na temat układania tych płytek. Zrobiłem film, bo tam w drugiej części zastosowałem matę kompensacyjną ze względu na pęknięcia. Także zachęcam jeszcze raz do subskrybowania kanału i do oglądania filmiku, nie tylko oczywiście tego, na moim kanale. Dzięki i cześć.